Popatrzcie, jest piękna pogoda, tu już chyba, nie wiem, naprawdę z 10 dni takiego słońca świeci. Wrzesień jest cudowny. No, dużo i właśnie lepszy lipiec. Chcieliśmy wam pokazać, jak wspaniale właśnie pracuje instalacja fotowoltaniczna i jak wspaniale się to zwraca. Jak dużo oszczędności daje co miesiąc i oczywiście no, my jesteśmy na dawnej taryfie, więc tak jak mówimy, no, prąd jest zbierany. Popatrzcie, w tym momencie jest godzina 10. 6600. Popatrzcie, o tej godzinie. To jest instalacja 10-kilowatowa. 66 kW prądu na godzinę. Popatrzcie, ustawione mamy stawkę na godzinę. To wam zaraz, żebyś było, żebym nie był gołosłowny i pokażę wam wszystko. Stawkę mamy ustaloną na 75 groszy za kilowatogodzinę. Myślę, że gdzieś w tych granicach ona jest. Oczywiście ona będzie pomniejszona później o 20%, które oddajemy za to, że mamy tą taryfę zbierającą nam prąd. I popatrzcie, jakie są w takim razie, ile od... To nie jest rok jeszcze, w listopadzie dopiero minie rok, jak, 2 lata, jak mamy tą fotowoltaikę. Chodziło nam 17 900 zł. Czyli około 20 000 w 2 lata jest w stanie taka fotowoltaika wam zaoszczędzić na rachunkach na prąd. Czyli popatrzcie, około 20 000 jest w stanie taka fotowoltaika wam zaoszczędzić na prąd. Minus 20% daje 16 000 zł oszczędności. Także w teoretycznie ale to jest na 2 lata, czyli powiedzmy to jest 8 000 zł daje wam oszczędności rocznie, czyli spłaca się po powiedzmy 6 latach. Także no, wydaje nam się, że jest to dobra inwestycja. No i pamiętajcie, że jesteśmy niezależni od żadnych tarcz, od żadnych tych 2000 czy tam 3000 dla rolnika kilowatów na rok zużycia prądu, od wzrostu cen i tak dalej. Więc prawdopodobnie realnie zwróci się w 4-5 lat. Także no, chyba warta inwestycja. My mamy wszystko na prąd, jak wiecie. Więc no, inwestycja na początku duża, ale w tym momencie no, jesteśmy bardzo zadowoleni, no bo działa. This is it, life's not infinite, it's the only chance we get, so why are we waiting? Why are we waiting? Will it click? Looking for the next new fix? Is this the new kind of sick? Why are we waiting? Why are we waiting? They say they have the answers, but no one's getting better. Say they have the answer. It's always pay to enter. And isn't life funny? Make some money, spend it all to feel less crummy, and think that we've made it. Think that we've made it. Well, what else? Sit by ourselves. Think about the hands we're dealt and all our guilt. Think that we've made it. Think that we've made it. They say they have the answer. No, lovelace, posłuchajcie się. Nie ma miejsca dla ciebie, mamo. Tutaj odbyła się prawdziwa miłość, a nie to, co z tobą, mamo. Tak, wiem. O, Doli, ty jesteś już najedzona chyba, co? Ty już żujesz, widzę. No. Jestem głodna, ale ja chcę pieszczoch. Powiem wam, jaki numer dzisiaj rano wywinęłam. Wywinęłam. Poszłam oczywiście o 7, to już się wydarły, że trzeba je wydoić. No to dobrze, to Klaudia idzie. Tylko uważaj na kamerę, Moli. No i wracam z dwoma wiaderkami, w jednym mleczko, w drugim owies i przechodzę przez siatkę elektryczną. I utknęłam kaloszem, utknęłam nogą i niestety mówię, kurde, chyba nie działa.
jak mnie rypło raz, to ja szybko te wiaderka na ziemię, drugi raz wydarłam się. Marcin oczywiście nie słyszał, on spał. Na trzeci raz wyskoczyłam z kalosza, po prostu mówię, w dupie z tym kaloszem, po prostu uciekam, bo jedną nogę miałam w siatce, drugą już byłam na ten i po prostu mnie telepało. A wiecie, jaki to jest pech? Zawsze robimy, ja staję no może z 5-10 minut po Klaudii i zawsze robimy razem obchody. No ale jakoś wczoraj, po prostu dzisiaj już nie miałem siły, no dużo się dzieje. Mówię, a pośpię sobie chwilę dłużej, nawet nie wiedziałem, kiedy czas minął. Klaudia wytelepana, wróciła do roboty. A ja przyszłam wytelepana i się darłam. Myślałam, że przyjdzie mi na pomoc albo chociaż zapyta się, Klaudia, co się stało? Ale jak mogłem wiedzieć, że coś się stało, jak ja nic nie słyszałem? No bo spałeś. No spałem, no to jak mogłem się zapytać, no? Ojejcie, ale ty z niej wytrzesałeś. No, ale popatrz dalej. Patrz. Co się z tobą dzieje? Co się Jezu, z tobą leni dzieje? Się. No. Kochana, mordka nasza, mała. A, najlepszy numer. Nie wiemy, czy już wam zdradziliśmy tą tajemnicę. Jeżeli nie, no to dobrze, zdradzamy. Matołek oczywiście z nami zostaje, ma dożywotkę. Dożywotkę. Stwierdziliśmy, że on się jakoś tak się bardzo z nami polubił, zasympatyzował. Też samo z piłeczką, dwójka przyjaciół. Tak. I to właściwie od tego się zaczęło. Najpierw oni razem zaczęli i on zaczął naśladować piłeczkę, że piłeczka do nas, no to on stwierdził, to ja też do nich. Tak. I uratował sobie życie koziołek. My, jak wiecie, je wykastrowaliśmy, wszystkie trzy. Także no mamy nadzieję, że to nie będzie przeszkadzało, jakby, znaczy on normalnie będzie rósł, tylko że wiecie, no nie będzie śmierdział, bo to o to chodzi. Tak. Czy będzie naszą taką telewizyjną maskotką. No. I darmo zjadł się tego. A najlepsze mówię, jesteś taki fajny, dam ci trochę owsa. Wczoraj mu dałam z wiaderka troszeczkę owsa, no bo jak doję kuski, to zawsze im sypię. No i tam zamknęłam go w takim kojcu, wiecie, mamy takie trzy apartamenty, do jednego go schowałam, dałam mu wiaderko. Dzisiaj nie dał mi wydoić kuzek. Po prostu wskakiwał i on chce do wiaderka, on chce dostać owiec, wiesz, taki niemożliwy. A, bo on jeszcze nie wiedział o tym, no tak. No, ale wiesz, już się nauczył, wiesz, że wiaderko to są przysmaki. Tak, i słuchaj, wiesz, jakie jaja z nim miałam dzisiaj. Zrzucałam go, wiesz, z tego stoiska udojowego, a ten hop. No to już dla sam koniec, jak już je wydoiłam, bo za każdym razem go zrzucałam, to dałam go do tego jednego z apartamentów. No i zadowolony był. O. No to już masz następnego urabiacza. Tak. Ale to dobrze, bo można mu dodatkowo witaminki. Poczekaj, bo chyba i kredę. Moli do statywu się dobiera. No. A widzicie, trzęsie się kamera, więc Moli stwierdziła, że zje statyw. Chodź Moli, ja ciebie bym poskubał, dziewczyno. Moli, idź do pancia. Chodź do mnie, idź do pancia. Idź. No idź do pancia, to ciebie skubię, no. Przydałoby ci się trochę skubania. Bo na tą to już nawet nie liczymy, wiecie, ją trzeba ostro złapać po prostu. I związać nóżki i kopytka. Nikt na to nie ma kopytka. Siły ani czasu. Popatrz, ułożyła się. Dalijanka. Dalilanko. Także nasz koziołek Matołek zostaje z nami. Będzie, wiecie, one piękne są, mają takie ładne. Widzieliście Elvisa? Wiecie, jakie piękne są kozy. No zobaczymy, czy takie obrazkowe. Obrazkowe. No mamy nadzieję, co ty myślisz o tym, że Doli? Się wszystko sprawdzi. Ale wiecie co, wyszliśmy z nimi tutaj na spacer, widzicie, w cieniu, żeby trochę się popasły. Ponieważ jest tak gorąco, chociaż no już rano i tak trochę się napchały. Pali słoneczko, jest piękna pogoda, ale ciężko się pracuje. Szczególnie na dachu. No. Bo nie wiem, czy widzieliście ostatni odcinek, jak Marcin robił fundamenty, no to my już jesteśmy troszeczkę dalej, nie zdradzałam wam wszystkiego, no bo co to by było, no za dużo byście wiedzieli teraz, więc w następnym odcinku zobaczycie resztę, no i teraz Marcin na dachu kica. Mamy nadzieję do poniedziałku skończyć wiatę, bo no mówię wam, jest potrzebna do wielu rzeczy, do wielu projektów ta wiata. Jakby wszystko się u nas mocno zazębia. O, patrz, kto do mnie idzie, zobacz. No, idzie. No Matołek. Chodź Matołku malutki, chodź kochany. Ale on ma pełno takich kuleczek, mu się poprzyczepiało. Zobacz. Ojej, ty chłopaku, gdzieś ty był? Gdzieś ty był, maluchu?
Oj. One wszystkie mają te kuleczki. O Jezu, zapatrz na piłeczkę. Piłeczka cała jest w tym. Aha. I zobaczcie razem, piłeczka i matołek. Piłeczko, idź na czesanko, idź do pancia. Jesteś cała umorusana. Którą obskakujesz teraz? Teraz kuleczkę. Tu ciężko się wszystkie pchają. Masz matołka z tyłu. Gdzie jest matołek? No z tyłu za tobą. Oj, matołciu. Cześć, kochany. Czy ja nie mam więcej szczotek? Tato, mógłbyś się bardziej postarać. No, ale tato, dzisiaj się ubrałeś pod kolor, biała koszulka, no to widzę, że się jest tutaj święta. Komponujesz. Tak jest. Jesteście zgraną ekipą w tym momencie. Kozioł. Tak. Kozioł albo baran. A propos baranków, prawda? A propos baranków, no. My już mamy zdjęcia, już nam przesłał. Pięknie rośnie, nasza pociecha nowa. Baranka mamy takiego pięknego. Bardzo ładniusi. To wiecie, no generalnie oprócz takich jaj, to bardzo podobnie wygląda do tych naszych owiec. No jest młodszy, co nie mniejszy. Tak. A tak a propos baranka, wiecie jakie jaja są? Bo są przepisy, które mówią o przewozie zwierząt, że macie do 60 km możecie je... W samochodzie. No w samochodzie, no oczywiście musi się, żeby warunki te warunki bezpieczne. Też były jakieś takie bezpieczne, większy samochód. No my tego nie kwestionujemy, no zgadzamy się, no wiecie, czasami te zwierzęta naprawdę są przewożone w strasznych tych warunkach. W maluchach, albo wiesz, bardzo ich duże, ściśnięte, nie ma postojów. No oczywiście tak, rozumiemy tutaj. I my znaleźliśmy baranka, że się zmieściliśmy z kilometrami. Ale na styku. Na styku, 58 km nam wyszło, bo teraz do 60 km tylko. Możecie... Podobno tam wiecie, plus 5 kilometrów to jeszcze przymknął oko, no tak słyszeliśmy. No, podobno. Ale wiecie, to nie da rady tego jakby obejść, typu, że a zaryzykujemy się, nie kapną. No nie, bo wiecie, macie kolczyk, jest siedziba stada. Właśnie, i są dwie siedziby stada, więc macie odległość. Tak. I od razu jest to w prosty sposób sprawdzone. No, więc dla tych, co chcą kupić sobie zwierzątka i mają zarejestrowaną siedzibę stada, no to taka, no... Warto brać pod uwagę również odległość, czyli popatrzcie, jeśli macie bardzo malutkie stado, tak jak my i chcecie je, no bo jakby nie stać was, albo nie chcecie kupować od razu, wiecie, 20 sztuk i jakby zaczynać pełną parą, tylko sami chcecie sobie zbudować własne, jakie to są potworne koszty sprowadzania innej genetyki z różnych miejsc, bo jeśli się znajdzie w pobliżu, prawda, gospodarza, no to pół biedy, ale teraz jeśli na przykład musicie jechać, nie wiem, 100 km, to taki transport podejrzewam, że z 2000 zł kosztuje licencjonowany. Ale zobacz, jakie w ogóle no... Co najmniej. Ale utrudnienia teraz będą, jeżeli chodzi o wymianę krwi. No ale zobacz, no dużo bardziej kosztowne to będzie. Matołku, tylko ty nie sikaj po sobie, bo jak będziesz śmierdzał... Ale ty, tato, to ty chyba jesteś matoł wielki, to nie jest matołek. To piłeczka jest. To jest piłeczka. Piłeczka, ty nie bądź matołek lepiej. Powiedz, tato, ty jesteś matoł, nadworny matoł tutaj. No, nie odróżniasz. No. Daj mi z tej strony, muszę to wytrzepać. Także małe zmiany. Wczoraj byliśmy u znajomych, których serdecznie pozdrawiamy. Zresztą takie spotkanie no, klasowe, no. Podstawówkowe po części. Dwie osoby były z mojej dawnej podstawówki. Niesamowita sprawa. Tyle lat minęło, a człowiek jakoś w bardzo prosty sposób się komunikuje. Fajni ludzie, nie? Powiedziałbym, że jeśli się zmienili, to na lepsze. Co tam można powiedzieć, to dzieciakami byliśmy. Ale fajnie, no mamy nadzieję, że będziemy jakiś tam kontakt od czasu do czasu utrzymywać. Wiadomo, jak to jest, wszyscy zajęci. Właśnie ten jeden z nich jest gospodarzem, on jeszcze nie wie, że będziemy chcieli go nakręcić. Ciągle boimy się go zapytać, jak nas oglądasz, to już wiesz. Wiesz, na jakie pytanie masz się szykować. Pana, koziołek do mnie. Chodź, koziołku, no chodź. Powiedziałam, że ty chciałeś do mnie iść. Chodź, chodź, chodź. Koziołek, nie zostaw kamerę, koziołku. Matołek, matołku. Matołek. Moli, Moli, chodź. Chodź, Moli. Moli. Ale mi burczy w brzuchu. No. Najgorsze właśnie, jak te wpadną ten popuch. Wiemy, popuch wpadną to wtedy.
Może my tu faktycznie powinniśmy mniejsze te płoty, ale to bez sensu. Nie, no jak mniejsze płoty, siatka już jest, to tylko kwestia tam, to, wiesz, tak, to 3 złotych na słupku tych, więcej. Tych 20 paru złotych różnicy. Dobra, przywitaliśmy się wszyscy z owieczkami, szczególnie z Doli, która... Odbytem do was świeci. No niestety nie jest frontem. Wstydzi się dziewczyna, albo wręcz przeciwnie, albo bezwstydnica. Tak, a za chwilę pójdziemy jeszcze do króliczków, pokazać wam, co u nich słychać. Popaliły. Ojej. Ty, Klaudia, popatrz, noga mi schodzi. Drugi a, dzień. Tak a propos, to chodź się przyznaj. Co ci się stało, znowuż bidulko? Swędzi, co? No, jeszcze swędzi. Przedwczoraj mnie uwaliła pszczoła po raz trzeci i ciągle w lewą stopę. Bo co? Bo chodzisz w czym? Bo chodzę w klapkach i ściągam pszczoły. Pokaż z kwiatków. Pokaż swoją świńską nóżkę. Dobra. Wiecie, to jeszcze jest nic, bo ona już schodzi, ale widzicie, że ta ma jakieś tam kości i żyły, a ta nie ma nic. Ale wczoraj to tak spuchła, że wyglądałem jak jakiś, wiecie, no naprawdę jakbym miał problemy z krążeniem, czy nie wiem, co tam się marzy, że tak nogi puchną. Tak, tak, tak. I no i generalnie, bo to jest dosyć ciekawe, co powiem, ten parlicho w moją nogę. Ja jestem uczulony, jak wiecie, więc ja puchnę potwornie. I ktoś mi kiedyś powiedział, że odczula się jadem. I faktycznie powiem wam, że za trzecim razem, mimo że za drugim razem mi nie wpompowała całego woreczka jadu, bo widziałem, że jeszcze on tam wchodzi i jest całkiem pewny, to przedwczoraj dostałem całym woreczkiem. No i myślałem, no to mam przesranę. Faktycznie przez jeden dzień nie mogłem chodzić. Na drugi dzień tylko była już opuchlizna, ale nie swędziało mi tak potwornie. A dzisiaj widzę, że już schodzi. To jest trzeci raz, jak mi ukosiło. I co chciałbym powiedzieć? Że mi się wydaje, że no wiecie, no zostaliśmy jakimiś tam, powiedzmy, pszczelarzami. Teraz to śmiesznie brzmi, ale za jakiś czas będziemy pszczelarzami. I może właśnie los chce mnie powolutku odczulać. Ja mam adrenalinę w lodówce. W razie czego, żeby tam, wiecie, jak mi gdzieś by w szyję czy w usta walnęło, to mógłbym naprawdę źle skończyć. Ale zauważyłem, że organizm zaczyna już po trzecim ukąszeniu znacznie jakby szybciej sobie radzić z tym jadem. Mimo że dostałem większą dawkę, szybciej zeszła. Ale pierwszy dzień to bolało jak diabli, nie mogłem chodzić. Ale głośna jesteś. We'll be right back.
Tatuś idzie. Mróweczko, kochana. To jestem mróweczką, jestem kusikiem. To kureczka, kogucik. Chodź, koguciku mój, ty mały. Zobaczcie. Oj, oj, oj. Naprawdę mówimy o ku, o koguciku, nie o króliczkach. Chodź, kochany mój, ty koguciku. Oj, 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 coraz lepiej się ma kogucik. O, coraz lepiej. Ale jest... rosną chyba mu, co? Rosną, no rosną. Wiecie, jego to już specjalnie traktujemy. On nie musi już być. Już wczoraj spał z kurkami, już go nie dziobały. Ale tak się o niego boimy, no bo to jest nasza tak. przylepa. Że cezarion. My i tak go zawsze... Chcieliśmy go cezarion. Znaczy, no cezary, cezarion. Piękny. No, no bo biedny, no. Patrz jak papuga. Ale on jest taki przytulas, no. więc on Już, zostaje. Idziemy na trawkę, idziemy on do twoich kolegów. Idziemy na twoich kolegów. Bardzo ładnie pachnie też jeszcze takim kurczaczkiem, słomą, no bo on jest zawsze w dobrych warunkach trzymany pojedynczo. Jeszcze nie jak kura, czyściutki taki. Już idziemy, idziemy, bo ja wiem, ale że ty wiem, na trawkę on ma tutaj świeżą iść. Słomkę cały czas, tak. prawda? No. My zawsze go na wieczór zabieramy, żeby wiecie, coś się nie stało on czeka nad ranem. Na nas. Generalnie on czeka. Tak. Chociaż mieliście rację z tymi zielonuszkami, są agresywne i że trzeba im wcześniej, BBB to pisał najwcześniej, że trzeba dać im szybko wolność, bo po prostu się skubią. Ale my od 3 dni już nie widzimy żadnych, znaczy one są więcej oczywiście już na wolności, ale teraz jest cały czas otwarta klapa, wychodzą kiedy chcą i nie mamy już żadnych nowych jakby, no że krew się pojawia, także no chyba się mniej dziubią albo przynajmniej mogą gdzieś uciec. Także już jest dobrze, dajemy im mięso co drugi dzień takiego batona i ładnie kurki ale rosną. Ale tak a propos kochanie, dziubania, wczoraj jak byliśmy u twoich znajomych, Łukasz powiedział, żeby do wody dodać magii. Co ty powiesz? Nie wiem, czy słyszeliście coś takiego, na taki duży baniak, 15-litrowy, no. te co my mamy, szklankę Magi. Normalnie no. takie, no wiecie, co się do zup dodaje, chociaż my tego nie używamy. Szklankę to dużo, to całą tak, butelkę chyba. To, no wiesz, no, dlatego kupujesz taką dużą butlę. Aha. I pod, u nich to pomogło, u nich to zadziałało, bo też mieli właśnie problem z kanibalizmem, że się kury dziobały i po dodaniu właśnie, po stosowaniu tego specyfiku, przestały. O, no to widzicie, to może mamy coś nowego. Dobra, idź. Dobra, idziemy z naszym Cezarem. Chodź, Cezary, nie? No weź jak papuga i uspokój się. No, już. To że ty mi nie spadnij, bo tutaj Azja jest blisko. No, ale Cezary, no coś Cezary, kombinujesz. Cezary, no człowiek, bo tutaj są same kurożercy koło ciebie. Ale to jest przylep, co? No przylep jest. Popatrz. Cezary, on... Weź, o, kochamy pokaż, twoją łysą główkę. Popatrz jak go obskubały świnie no, jedne. Świnie go obskubały, rosną już mu nowe biurka. Jest łysy jak, jak zakonnik jakiś kapucyński. Ty łysy zakonniku kapucyński. Co my z tobą mamy, choliero? Dobra, lecimy. Lecimy go wrzucić do maluchów. Idź do swoich kumpli, bo ty musisz tutaj rządzić, kolego sympatyczny, także nie ma, że będziesz sam. Musisz walczyć o przetrwanie. Masz być top of the top of the top. Ale Cezar i palimy Rzym. Pamiętaj. Nie wiem, czy widać, co się w tym lasku dzieje, z tej odległości. No my tutaj zooma nie mamy. O, idzie, popatrzcie, nas czubatka śmieszna. Popatrzcie, jakie piękne się robią. Nie wszystkie są obskubane, jak widać. Nie, nie, ta ma fryzę. No. Ale wyobraź sobie, jak on idzie, tak idzie Cezarion. Cezarion on jak nas widzi, to od razu ciągnie. Oj, Cezarionie. To tam, popatrzcie, cały lasek jest kurczaczków. Tak, lubię tam, tam są dołki powykopywane jeszcze przez nasze stare kurki. Mają już takie ładne zachowania, kurze, wiecie, wygrzewają się w słoneczku, kąpią się... Tak, a propos kąpania, zobacz pod kurnikiem tam pod przedszkolem, widzisz jak je zagrzebała? Już faktycznie. Się tam wygrzewa, tam a. ewidentnie ma swój baw. Tak, gniazdo, no baw. Tak. Chodź Cezarionku, chodź kochany, jeszcze cię pogmeram. Nie, chyba nie chcę. To wstydzę się przy tobie tak całować. Tato, już nie chcę się z tobą całować. Na biały? Na biały, bo idzie stara. Stara, idzie stary rosół.
Ty dobrze reagują, powiem ci. Mówisz chodźcie, a one dokładnie robią odwrotnie. Patrzcie ile tego tam było. Pi 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 kurwa. Stara znowu piła. Stara znowu piwa, nawiewamy chłopaki. Przecież wiecie, że was karmimy i w ogóle i tak dalej. Tato, ale jak koguty wyłapywałeś, to jakoś nie było nam do śmiechu. Która to mówi? Ja, Bożenka. Ale kablara z ciebie. No ja myślę, popatrz, że... Cezario. O, Cezario. Cezarianko. No chodź. Chodź tu, ale już mu dobrze, że odrastają. No, nie, no widać. On już jest zdrowy. Oprócz tego, że jest wyskubany, to wiecie, nie ma jakichś problemów zdrowotnych. Ale cię załatwiły świntuchy. Cały niebieski. No cały jesteś niebieski. Ojejcie. Widzicie jak radzimy sobie w te upalne dni? To znaczy jak królikom tutaj. Próbujemy pomagamy obniżać temperaturę, no. No. Potem... Zawsze to troszkę. Ojoj, oj, tam troszeczkę uważaj, żeby do środka im się nie dostało. I tak wszystko, co wiecie, co ma tego słońca trochę za dużo, staramy się to łagodzić, no. Na tak to samo możliwe. Robimy z brojlerkami. Jak również je przykrywamy też, co nie? Na traktor. Nie no, przykrywamy je w tym, przykrywamy je na noc, żeby ta wilgoć, wiecie, już teraz taka rosa jest. Tak, ale jak jest takie duże słońce, to traktor łycha do góry. Tak, i robimy taki cień, ale tak, żeby był jakiś przewiew, tak, wiecie, pod tak, spodem. No nie, bo to, żeby to było szczelnie, no. Nie. Ale na razie nie jest tak tragicznie, że musimy tak robić jak w tamtym roku, że no, to już była masakra, bo tam było powyżej 35. Teraz mamy tak może około 30-27, co nie jest stopni. Mhm. Także one sobie dają radę, ale no mówię, ale spryskujemy je co jakiś czas. Wodę dwa razy dziennie dostają i wypijają 60 litrów wody. Wypija 60, tam 5-70 brojlerków. My tam nie wiemy dokładnie ile mamy, no tak między 60 a 70. Mhm. Podejrzewamy, że 65-4, nie? Jakoś tak, no. Nie wiemy na ile to daje, na pewno troszkę zmniejszy tą temperaturę wokół. Już dzisiaj raz tak robiłem i znowu susza jak diabla, wszystko było podlane. Robiłeś tak rano? No. I tamte najgorsze są te i wiem. Te. O te tutaj, co podlewasz teraz. No dobra, wachlować uszami i nie udawać, że wam jest tak, gorąco. Ale chodź pokażmy jeszcze tego białego króliczka z czarnymi oczami, bo widzowie się pytają. O, jest, proszę bardzo. Księżniczka. Jak się prezentuje. No nie, no zobaczcie. Ojojojojoj, no i co zrobiłeś? I spłoczyłeś. No. I właśnie ona się akurat schowała. Widzicie, króliki mamy płochliwe, no to co mówiliśmy wam, brak czasu, żeby je ugłaskać, tak jak bawimy się z kurami, owcami. Króliki no nie mają takiego łatwego, no a ile, oczywiście wsadzamy rękę i tam je karmimy, ale nie głaskamy. Powinniśmy. Zobacz, jest.